answer from me, rotten puppets! Be careful, clever one. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Bagno, kurde, miał. To cmentarz dla marionetek. Ale mam żelazną ochronę Geminiego. O, fuck. No dobra. Aha. O, ja pierdolę. No dobra, on nie jest najtrudniejszy, jak już odpowiednio opanujemy pewną sztukę! No i bardzo dobrze. Idziemy dalej. Straciliśmy jedną... No jedną tamtą, ale... Nie ma to tamto. O, o, Esperanto. O kurwa. Myślałem, że to będzie taka... Myślałem, że to będzie, szczerze mówiąc, taka, co wybucha po czasie, wiecie? Taka bomba pułapka, że uderzysz i ona... No wiecie o co chodzi, bo chciałem specjalnie tak zrobić. Lies of P, proszę państwa, bo chyba nie przedstawiłem, ale doskonale wiecie. Gra, która ujęła moje serduszko ostatnio. Którą gra mnie się wybornie. Czasem wkurwia oczywiście, jak każda. Nie wiem, kurwa. Co wy? Kurwa, no nie podoba mi się to. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Mamy many. Przetwornik izolujący, Belfort Superior. Co to był za dźwięk? To wygląda na miejsce, gdzie powinni być tacy goście z tymi kulami takimi zamiast rąk. Znaczy, w sensie nie wiem czy powinni, ale to mi wygląda na takie miejsce. Fuck. No widzę. Czy to jest trujące? Tak. No dojdziemy sobie do tamtego, nie? Tylko poczekamy. Głupi chuj! Dobra, mam lepszy pomysł. Patrzcie to. Żeby nie leść takiego kawału. Przejdziemy tędy. Co prawda osłonię się na tych gnojków. I nie ulegnę skażeniu, przynajmniej. Widzieliście? Kto tu myśli, kurwa, co? Ja muszę myśleć za was wszystkich. Ja pierdolę, jaka pułapka! Fuck! O nie! Idzie taki chuj wielki! To jest ten kurwa klaun! Ja go nie chcę! A nie muszę z nim walczyć. Co ja właśnie... Ała! Chuju! Jak mnie rozjebały te kurwa mechaniczne skurwysyny! No i całą drogę teraz muszę popierdalać! Szkoda gadać mi. Słuchajcie, mógłbym z tym klaunem walczyć, ale mi się może nie chce. No i kolejny raz z tym mam walczyć, nie? Oni się sami nie zabiją, nie? To raczej wątpliwe pewnie co.
Ale odebrało mi to trochę energii. Rozrzucaj te kurwa kule. Ja pierdolę! Spierdalajcie o tym, spierdalajcie wszyscy. Dajcie mi na chwilę tutaj odetchnąć, co? Dobra. Dobra, kto tam jest na dole? Bo nie, tam po prostu coś płonie na dole. Nie, jest ten chuj na dole, ten jakby jest grabarzem czy coś takiego. Dobra. XD. Jaki skurwysyn! Nie wierzę w to, ty chuju! Pułapkowy kutasie! Boże! No nic tylko zapierdolić, nie? O kurwa! Nie zauważyłem tej jebanej kuli! Wiedziałem, że ona tu będzie, ale nie zauważyłem! O chuju! Kurwa, on tam idzie za mną. Jak tyś mnie trafił, kurwa, z tej... Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, muszę tam ewidentnie pójść, więc załatwmy tego jeszcze chujka na dole. Jego to raczej dam radę zabić, nie? Czy każdego dam radę zabić? Albo po prostu nie każdego, kurwa, trzeba się starać. Chcę jeszcze tutaj zobaczyć, czy czegoś nie ominąłem. Nie, to jest ten. A! Ten spadł tam na dół. Zajebiście. No raczej, pewnie, że na dół spadł. No kurwa, na dół, na górę by nie spadł, nie? Dobra, przegrzałem się trochę. Trochę za dużo tych ciosów. Rzucane ogniwo. Nic więcej tu nie ma, nie ma. Znaczy tylko po to tu przyszedłem. Ale okej, okej, okej. Zostały mi dwa do wykorzystania. Dwa nie erga, no tu wiecie co, kurwa. Teraz pytanie, co tutaj znajdziemy? Kurwa, no nic dobrego widzę. Mogę to popchnąć? Popchnąć nie, ale mogę zrobić tak. Pytanie, czy to była dobra decyzja, czy zaraz coś stąd wylezie? Nie. Nic nie wylezie, dobra. No i na razie, tu jest jeszcze góra, okej. Tu nic ciekawego. No to chodźmy na tę górę, zerknijmy co tam jest, ale domyślam się, że raczej muszę pójść tam, gdzie jest wagonik.
Niech mu nie pomoże tu. Nie wierzę w to gówno! Nie wierzę w to! Co za syfilis, no. I znowu całą tę pierdoloną drogę biec tam, nie? No nie zesraj się z tą łopatą. Możesz sobie wsadzić ją w tyłek i sprawdzić, czy nie ma tam kurwa jakiegoś zatwardzenia. No nie, no w plecy! Nie wierzę, kurwa. No nie wejdą, nie? Nie. No i dobrze. No i dobrze. Okruchy gwiazd. Tyle w kurwu po co? Naładowany amulet. A co robi naładowany amulet? Zerknijmy. Motoryka plus 4, a naładowany amulet stale przywraca. Nie, chyba nie. Chyba podziękuję. Czy te chujki dalej tam są? Mniemam, że ich nie ma. Nie ma. Wrócili na swoje pozycje i bardzo kurwa dobrze. A, to wciąż to miejsce, dobra. Czy nie? Nie, to co innego. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? No, co jest? Nie udawać dziwienia, że przybyłem pierwszy. Zerwiłem przyszłym mocnym i osłonięcym istotą, że też zyskuję na twym kunszcie. Powiem ci coś, skorośmy niemal sobie równi. Powiedzą, że na klifie, na skroju bagno, miska straszliwe, po to gromadzi błyskawiczny sroka. Umknął mnie z nią, nie zaraz zabierając skarby, rzadkie części oraz broń bohaterską. Zadziwiłem gdzieś i pojedziesz na potwora Ergata, przyjdę na razem, może ci dopomóc. Jesteś gonułowcą, a to gono zwierzyna. No i co? O rękawice Eugene. Prezent dla wybawcy? Tak. Ale nie pamiętam, radę to rozpoczęć do pospólstwa. Cóż, przekaż jej moje podziękowania. O nie, te rękawice są okropne. W ogóle nie pasują, to ma być jakiś żart. Boże, nigdy jej nie lubiłem, jest zupełnie jak on. O nieważne. Sądziłem, że masz lepszy głos. Rozstrzymaj, co zabierz te śmieci. Mogę coś kupić. Co mogę kupić? Ergo złamanego bohatera. Sztylet. Albo zwiększenie do liczby punktów baśni. Nie wiem, czy to mi się przyda, czy nie. No to mnie nie było. Dobra. Pytanie, czy będzie tutaj przed tym... Ta, pewnie się chciałeś wysadzić i tak dalej... Chuj z tobą. Dobra, czekajcie, kurwa, ja się przejdę jednak tam, z tyłu. Chcę zerknąć najpierw na tamto miejsce, zanim tutaj pójdziemy. Bo tutaj może być, jakby, z tego co on powiedział, leże bestii, prawda? Może tak być, ale chcę najpierw zerknąć, co się stanie, jeżeli pójdziemy tam. Bo teoretycznie to jest
główny cel naszej wyprawy. Może tu jest Stargazer, nie? No oczywiście, że jest Stargazer. Ach, zrobiliśmy skrót taki. No dobra. No dobra, no to okej, użyjmy tego Stargazera i możemy się wrócić teraz. No co prawda będziemy musieli znowu zajebać tych tutaj, ale myślę, że to jest najmniejszy problem. Teraz wszystko jasne. Są pułapki, inne gówna. Jest tutaj bardziej rozległy obszar niż myślałem. Czy stąd wychynie ta bestia? O kurwa! O ty chuju. Dobra. Coś to było? Nie. Tak, coś tam było. Dobra, najpierw załatwmy tego chujka, a potem się zajmiemy wszystkim innym. A nie zabiło go to. To ciekawe. Głównie to topora żywej marionetki. Rękojeść to topora żywej marionetki. Zielony potwór jest sprytniejszy niż się wydaje. Lubisz gromadzić całą marionetkę. Co? Lubi... Co? Lubi kurwa? Lubi gromadzić ciała marionetek. Tylko w jakim celu? Okej. Okay. A zobaczmy sobie w ogóle sprzęt. Okej. O kurwa. O kurwa. No. Bez sensu i tak z tym chodzić, wiecie. Nie mogę z tego skorzystać? Czy rozjebaliśmy to na amen, czy nie? Myślałem, że będzie o to chodziło, że mam strzelić tym kurwa i... A może mam? Tylko muszę tam nakierować się. No dobra. Zaraz to sprawdzimy. Nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Kurwa! To jest bardziej niż popierdolone! Czy wy to rozumiecie, jakie to jest... Oooo! Spierdalaj mi z tym porażeniem elektrycznym! Chuj z wami i z... Oooo! No nie, ale teraz to było nieuczciwe. Wypierdalaj! Boże, ile ja się namęczę. Ile ja się nawściekam i po co to? I po co to wszystko? Tam na górze jest jakiś kutas, który będzie do mnie strzelał? Nie, i całe szczęście. Zapraszam do tanga, kurwa.
O, księżycowy kamień pierwszej kwadry, to chyba to mi będzie potrzebne. No dobra, powiem wam, że ryzykuję, kurwa, trochę, nie? Dobra. Porażenie elektryczne, ale przynajmniej go kurwa zajebałem, nie? Kurwa, cały czas mam wrażenie, że niedobrze. Że można było tutaj coś zrobić, nie? Ja pierdolę! Co za kutasy! Jak to jest możliwe?! Jak to jest możliwe, że oni mi tyle energii zapierają, nie? Nie, kolejny pokurwiator! Nie, no muszę się wrócić, no spierdala, nie idź za mną. Idzie za mną, kurwa, słyszę go! Słyszę go i widzę chuja! No raczej tam nic nie ma. Nie wierzę. W końcu, kurwa. Ale się udało. Ja pierdolę, dobra. Tak, 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 tak. Czekajcie, najpierw pogadamy z tym. O, czyli jednak istnieją marionetki takie jak ja, niespętane wielkim przymierzem. Sądziłem, że czeka mnie wieczna samotność przez brak przymierza. No się mnie nie... Potworu ludzie marionetki wszyscy mnie nienawidzą, jak chcę się przyjaźnić z ludźmi. Czy mogę poznać uczucia? Odwdzięczę się, jeśli powiesz, jak mogę to zrobić. Bardzo tego pragnę. Naucz smutku. Jak straszna bywa strata. Może nie potrafię pokazać, chyba mogę teraz kogoś pocieszyć. Dziękuję. A w ogóle... Naucz klaskania. Imitacja radości serca. Dziękuję. Fragment promienistego ergo. I jeszcze jedno. A wrócę później, to jest... O kurwa, tam są te chodzące chujki! Dobra, czyli tam... Ale dobra, wróćmy najpierw do tego kutasa. Nie wierzę! Co tu się odszmaca? Co tu się odszmaca? To jest to, co powinienem powiedzieć. Czemu tak się dzieje?
Nic wielkiego. Ale dobra, załatwiłem go po to, bo chciałem jeszcze się wrócić tutaj na górę na chwilę, no. Fragment słabego ergo. I co to wszystko? Tam już nic więcej nie ma, nie? Ale mnie wpienili... Naprawdę, dzisiaj... Dzisiaj miałem jakiś rage moment, kurwa, przez te bagna. Że hej ho. Słyszę was. Będę musiał tam do nich pójść, nie? To też mnie... Aha, bo to jest... Tylko jeden, dobra. Hotel Krat. Nie, to tylko tam ze mną pogada tutaj, nie? Dałem. Nawet egzamin trzeba liczyć w związku. Tak mnie nie stresują. Dobra, jestem gotowy, mów mi prawdę. Czy rękawica ucieszyła Eldora? Cieszył się. Naprawdę, co za ulgo. O swoją broń się nie obawiam, ale rękawice robią pierwsze raz, które się martwią. No dobra, bardziej niż trochę. Rękawice wydały mi się sensowne, bo wiem, że stracił palec. W końcu tam byłam, kiedy zawaliła się wieża pracownia Ogara, ratując mnie, stracił palec. Mógł się umrzeć z głodu, uwięzieni pod tym gruzem, gdyby nie poświęcenie Ogara. Nie chcę o tym myśleć, ale zapomnieć też nie mogę. Nigdy nie opłacę mu się za to ofiarę, czy życia mi nie wystarcza. I tak zacznę. Dziękuję. Za bardzo się wstydziłam. Ścierniwo ognia. Ulepsz broń. Mogę? Mogę, kurwa. No i tyle. Nie wiem, czy to ulepszać. No i jest tych broni tyle, kurwa. No u mnie motoryka A, ale to dlatego... To też mogłoby być A, no ale... Chuj. Przerób rękojeść. Mogę coś z tym zrobić? Nie. No to nic, no to chuj. Wytwórz rękę, zmodyfikuj rękę Legionu. Swój minis, Flamberg. Mina, okej. Okay. Nie wiem, kurwa. Dobra, na razie nic z tym nie robię. Wy mi pewnie doradzicie, co jest najlepsze. A ja na razie sobie jeszcze... zerknijmy, ile mamy tego tutaj. 3000. 4000. No nie wiem, czy, nie, czy uzbieramy. Kurwa, nie uzbieramy. Ni chuja. Na jedno mi starczy. No awansuj, nie awansuj, no. O jedno tylko. Ale dobra, jeszcze uda się dokupić coś. Potrzebuję 3200. Sprzedajmy coś temu chujkowi. Co by ci to kurwa sprzedać z magazynu? Masz 10 tego. Kurwa, nie ma zbyt dużo już, nie? Fuck. Kurwa. Jeszcze trochę, nie? Czy już? Czy jeszcze kurwa brakuje mi? Powiedz, że kurwa już. Tak jest, dobra. No to jeszcze wigor sobie podwyższymy. Idealnie. Bagno bez nadziei. Po prostu, kurwa, bagno bez nadziei. Tyle ode mnie, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.